Wyobraź sobie, że twoje ciało to tajemniczy, średniowieczny zamek, pełen układów mechanicznych i precyzyjnie skonstruowanych urządzeń, które działają bezbłędnie. Każda kość, staw i mięsień pełni określoną funkcję, niczym elementy skomplikowanej maszynerii. Każdy z tych elementów jest nie tylko funkcjonalny, ale również misternie zaprojektowany. Zamek potrzebuje solidnych filarów, które będą utrzymywać jego mury. Tym fundamentem są kości. Różnią się one kształtem i funkcją, niczym różne elementy architektury, od wysokich wież po małe cegiełki. Niektóre kości, jak kości długie, przypominają wieże strażnicze, wysokie i wąskie, zapewniające wsparcie strukturalne całego ciała. Kość udowa czy ramienna są doskonałymi przykładami takich filarów. Ciekawostką jest to, że kość udowa jest jedną z najtwardszych kości w naszym ciele, wytrzymuje siły większe niż beton. Inne kości są mniejsze, ale równie ważne. Kości krótkie to jak cegiełki, które budują mury wewnętrzne, takie jak kości nadgarstka. Mimo że są małe, są niezbędne do precyzyjnych ruchów, które wykonujemy na co dzień. Są też kości płaskie, jak szerokie bloki kamienia używane do budowy solidnych murów. To one tworzą naszą mózgoczaszkę, chroniąc najważniejszy element naszego ciała – mózg. Wyobraź sobie, jak płaska kość łopatki pełni funkcję zarówno ochronną, jak i wspierającą mięśnie pleców. Z kolei kości różnokształtne przypominają rzeźby i ozdoby zdobiące zamkowe mury. To kręgi kręgosłupa czy kosteczki słuchowe, które mają nieregularne kształty, ale są absolutnie niezbędne do naszego codziennego funkcjonowania. Ciekawostką jest, że kosteczki słuchowe, młoteczek, kowadełko i strzemiączko, są najmniejszymi kośćmi w naszym ciele, mają zaledwie kilka milimetrów długości, a odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu dźwięków do naszego mózgu. Każda kość jest prawdziwym arcydziełem. Z zewnątrz pokrywa ją okostna, czyli swoista zbroja, która chroni kość przed uszkodzeniami i pomaga w jej regeneracji. Kiedy złamiesz kość, to właśnie okostna odgrywa główną rolę w jej naprawie. Kości nie są jednak puste w środku, wewnątrz znajduje się jama szpikowa, coś na kształt tajemnych komnat w zamku. To tutaj przechowywany jest szpik kostny, który pełni niezwykle ważną funkcję. U dzieci szpik ten jest czerwony i produkuje czerwone krwinki, natomiast u dorosłych przekształca się w szpik żółty, który przechowuje tłuszcz. Ciekawostką jest, że mimo tego przekształcenia, szpik czerwony u dorosłych nadal znajduje się w kościach płaskich, takich jak mostek czy biodra. Kręgosłup, niczym wieża obronna zamku, pełni kluczową rolę w utrzymaniu naszej sylwetki. Składa się z 33 do 34 kręgów i tworzy charakterystyczny kształt litery S. Ta krzywizna nie jest przypadkowa. Pomaga ona amortyzować wstrząsy, kiedy chodzimy, biegniemy czy skaczemy. Lordozy, wygięcia w stronę brzucha, występują w odcinku szyjnym i lędźwiowym, a kifozy, czyli wygięcia w stronę pleców, są charakterystyczne dla odcinka piersiowego i krzyżowego. Dwa pierwsze kręgi kręgosłupa, czyli dźwigacz i obrotnik, pełnią wyjątkową funkcję, umożliwiają ruchy głowy na tak i nie. Ciekawostką jest, że ten mechanizm jest tak precyzyjny, że pozwala nam wykonywać zarówno potakiwanie, jak i przeczenie, bez żadnego dyskomfortu. Oczywiście, zamek potrzebuje mostów i mechanizmów, które pozwalają mu poruszać się z gracją. Tymi mostami są stawy. Stawy pozwalają na płynny ruch kości względem siebie, a ich budowa przypomina precyzyjne zawiasy. Chrząstka pokrywająca powierzchnie stawowe zmniejsza tarcie, a torebka stawowa produkuje specjalny smar, maś stawową, która ułatwia ruch. Stawy mają różne kształty i funkcje. Na przykład, staw kulisty, taki jak biodrowy, działa jak kulisty przegub, dając nam szeroki zakres ruchu. Z kolei staw zawiasowy, taki jak łokciowy czy kolanowy,
pozwala na prostowanie i zginanie, niczym zawias w drzwiach. Ciekawostką jest to, że największy staw w naszym ciele to staw kolanowy, który współpracuje z rzepką, umożliwiając nam chodzenie, bieganie, a nawet skakanie. Twoje kończyny, ręce i nogi, są jak przedłużenia zamku, które pozwalają mu sięgnąć dalej i poruszać się z łatwością. Dłonie dzięki przeciwstawnemu kciukowi są niezwykle precyzyjne. Ten przeciwstawny kciuk, niczym wyszkolony rycerz, pozwala nam chwytać przedmioty, manipulować nimi i wykonywać złożone zadania. Stopy, choć mniej zręczne, są silniejsze i stabilniejsze. Paluch w stopie, w przeciwieństwie do kciuka, nie jest przeciwstawny, co daje stopie większą stabilność, ale mniejszą elastyczność. Ciekawostką jest, że choć nasze ręce są bardziej zręczne, to stopa człowieka jest znacznie mocniejsza, choć mniej precyzyjna. Ostatecznie wszystkie te elementy muszą być ze sobą połączone, aby zamek mógł działać jako jedna, spójna całość. Więzozrosty są jak mocno przylegające mury, które prawie się nie poruszają, na przykład szwy w czaszce. Chrzęstkozrosty są bardziej elastyczne, jak poduszki między kręgami kręgosłupa, które pozwalają na amortyzację ruchów. Kościozrosty, jak te w kości krzyżowej, są zupełnie nieruchome, zapewniając solidne wsparcie całej strukturze ciała. Tak więc, twoje ciało, niczym potężny zamek, jest pełne zmyślnych rozwiązań, które pozwalają na elastyczne działanie w każdej sytuacji. Wszystkie te mechanizmy, od kręgosłupa po najmniejsze kosteczki w uchu, współpracują ze sobą, abyśmy mogli żyć, poruszać się i cieszyć się każdym dniem. Ciekawostką jest, że w nocy jesteśmy odrobinę wyżsi. Krążki międzykręgowe rozprężają się podczas snu, co daje nam dodatkowe milimetry wzrostu, które znikają w ciągu dnia pod wpływem grawitacji. Co więcej, 1/4 wszystkich kości w naszym ciele znajduje się w rękach i stopach, co świadczy o ich złożoności i znaczeniu dla codziennych czynności. I choć kość strzemiączka jest najmniejsza, to bez niej nie moglibyśmy słyszeć dźwięków w taki sposób, jak robimy to teraz. A teraz odpowiedz na pytania, które usłyszysz, by sprawdzić swoją wiedzę. Jakie są 4 podstawowe moduły kości i które są równoważne do wieży strażniczej? Co pełni funkcję zbroi transmisji kości przed przesłaniem i rozszerzeniem ich zasięgu? Co znajduje się wewnątrz kości i jaka jest ochrona między szpikiem kostnym u dzieci i dorosłych? Jakie znaczenie ma kształt literes w publikacji? Jakie funkcje pełnią dźwigacz i obrotnik w kręgosłupie i za jakie odpowiadają? Jakie struktury porównawcze do mostów ruchomych i jakie są łatwe do połączenia w tych strukturach? Czym różni się staw kulisty od stawu zawiasowego? Podaj przykład każdego z nich. Dlaczego przeciwstawny kciuk jest tak ważny dla funkcji dłoni człowieka? Jakie są 3 dostępne kości i które są dostępne między kościami czaszki? Dlaczego jesteśmy wyżsi rano niż kiedykolwiek? Jeśli potrzebujesz odpowiedzi do pytań zadanych w filmie, notatkę szkolną do tego tematu, a także quiz sprawdzający twoją wiedzę oraz słowniczek słów, które musisz zapamiętać, kliknij link znajdujący się w opisie tego filmu.